Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony na dzień 14 listopada i jest to dzień urodzin Frederica Bantinga, odkrywcy insuliny, no, która aktualnie ratuje życie milionom chorych z cukrzycą. Możemy zatrzymać cukrzycę, możemy spowodować, że pacjent, który jest w grupie ryzyka, takich pacjentów mamy bardzo dużo w naszym mieście, że taki pacjent nie zachoruje na cukrzycę. Po pierwsze, zależy to od aktywności fizycznej, od właściwej diety, co nie jest proste we wdrożeniu w codziennym naszym życiu. Dlatego my prowadzimy już od kilku lat taki program Zatrzymaj Cukrzycę, który polega na tym, że oprócz takich porad związanych z dietą, z aktywnością fizyczną, stosujemy też odpowiednie leki, które pozwalają pacjentowi zredukować masę ciała, które pozwalają pacjentowi właściwie się odżywiać. Cukrzyca nie jest uciążliwą chorobą pod warunkiem, że stosuje się dietę. To jest dieta cukrzycowa. Oprócz diety jest bardzo ważna aktywność fizyczna, bo jak się biega, czy spacery, czy pływanie, spala się i zmniejsza się ilość cukru. Fit, piękni, młodzi. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą i musimy mieć świadomość, że prowadzi do rozwoju powikłań. Uszkadza serce, mózg, nerki, narząd wzroku i prowadzi do szeregu bardzo poważnych powikłań i znacznie obniża jakość życia. W Polsce mamy około 3 milionów osób chorych z cukrzycą. Natomiast dane z naszego badania Białystok Plus pokazują, że 14% z badanej populacji miało rozpoznaną cukrzycę. To znacznie więcej niż podawane było we wcześniejszych badaniach. Dlatego musimy aktywnie diagnozować cukrzycę i starać się jej zapobiegać. W ramach naszego rejestru cukrzycy w tej chwili mamy zrekrutowanych, zbadanych ponad 6 tysięcy białostoczan i widzimy, że duża część naszej populacji, ponad 40%, jest zagrożony cukrzycą. Ponad 1000 osób już uczestniczyło w takim 3-miesięcznym projekcie, w którym dostaje się leki doustne za darmo. Średnio zredukowali ci pacjenci masę ciała o 9 kg średnio i poziom cukru obniżył się do wartości prawidłowych u znacznej części tych pacjentów. A więc nie tylko mówimy o tym, że trzeba zatrzymać cukrzycę, ale też pomagamy.